od punkt A. Liczymy w od x równe 0, czyli x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 9x odjąć 18 równe 0, czyli x kwadrat x plus 2 minus 9x plus 2 równe 0, x plus 2, x kwadrat minus 9 to 0, więc x plus 2, x minus 3, x plus 3 to 0, więc x równa się minus 2, x równe 3, x równe minus 3. To są te trzy pierwiastki. Punkt B. Musimy wymnożyć ten wielomian p od x. Punkt B, P od X się równa X do trzeciej plus 8 plus 2X kwadrat minus 13X plus 4X minus 26. Więc p od x jest równe x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 9x minus 18. Nasz wielomian w od x był równy x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 9x minus 18, więc te dwa wielomiany są sobie równe. Punkt C, czyli uzasadnić, że dla x-ów większych niż pierwiastek z 10, ta nierówność jest prawdziwa. Wiemy, zauważamy, że to jest nasz wielomian w od x, ma swoje miejsca zerowe w tych punktach. Czyli narysujemy sobie wykres taki przybliżony tego wielomianu. Miejsca zerowe były minus 3, minus 2 oraz 3. Aby określić, z której strony, czyli czy z góry, czy z dołu pójdzie nasz wielomian, najprościej jest znaleźć sobie liczbę następną, czyli na przykład minus 4. Podnosimy do potęgi trzeciej. Jest to wartość ujemna, więc nasz wielomian zaczyna się od minus nieskończoności. Przechodzi przez miejsca zerowe. I wygląda mniej więcej tak. Liczba pierwiastek z 10 jest tutaj. Więc dla każdej liczby, która będzie większa od pierwiastka z 10, ten wielomian